modlitwa. Jest miłość tym, co dobre. Jest dobrem wiecznym. Zatem miłość ceń, bo jest szczęściem dla ciebie, a ty szczęściem dla niej. Abyś trwał w radości, abyś serce stało się większe niż jesteś. Do mikrofonu. Ptaki chodzą po powietrzu, jak Jezus po wodzie. Słońce kocha kwiaty, jak Pan Bóg wielki narody. Woda rzeki płynie, jak czas nieprzerwanie. A moje serce, ta niekształtna kula, do ciebie żonko się przytula. Nie bój się, Bożeczku, już jesteśmy, już jesteśmy. I kwiaty, i drzewa, i ptaszek, który śpiewa. Nie bój się, Bożeczku, już jesteśmy, już jesteśmy. Uśnij sobie czasem za lasem, wyjrzysz jak słonko na nasze jedzonko, twój krew. Nie bój się, Bożeczku, już jesteśmy, już jesteśmy. Wiesz co, jeśli Grzegorz się będzie przeciwko temu, przeczytaj dla Joli Pełci specjalnie bajkę dla żony, bo ona to uwielbia. Dobrze. Bajka dla żony. Pewnego pięknego, słonecznego dnia Pan Bóg wyszedł przed chatkę, która stała między lasem a łąką, przeciągnął się wspaniale i usiadł na pięku. Siedzi tak sobie, siedzi i wtem pomyślał. Nie ma Basi. Trudno, dodał. Nie taki to wielki problem. Wrócił do chatki i wziął siteczko. Poszedł ku pieńkowi i znowu usiadł. Westchnął głęboko i zaczerpnął siteczkiem kropelkę nicości. Znów westchnął i bardzo, ale to bardzo pokochał. Las szumiał, kwiatki uśmiechały się do słoneczka, a chmurki płynęły po niebie. Pan Bóg kochał i kochał. Trwało to dobrą chwilę. Wtem w koszyczku pojawiło się coś małego, cudnego i pachnącego z niebieskimi oczkami. Pod lasu kicał sobie zając, bo na łące rosły pomarańczowe marchewki. Ale z ciekawością pochylił się nad koszyczkiem i trącił mokrym, zimnym noskiem to coś małego i pięknego w łubiance. A to była Basia, całkiem nowiutka i świeżutka, jak pączek od dobrego piekarza. Zajączek ucieszył się. Lubię Basię. I pokicał na marchewki. A Pan Bóg powiedział, ta Basia będzie dla Krzysia, tylko musi on sobie nieco poczekać. A gdy to powiedział, położył się na trawę i na trawie i zapadł w drzemkę, bo był zadowolony i trochę zmęczony. Pan Chopin zaczął grać na fortepianie, ale bardzo cichutko. Prawda, piękna bajka? Tak. Panie Krzysiu,